Bijemy panią Tezapolikę, a i tym samym zaczynamy sobie daily. Ma już 15, damy podwójne. Ja się uleczyła znowu. Ale to już jest końcówka i zobaczymy jaki będzie lot. Oby coś dobrego, oby coś dobrego. Na przykład w to miejsce, albo w to, albo w te dwa. Też byłoby git. Strzała z niespodzianką czeka. Cyk. 3%. 2%. I mamy. Jest. Jest łuczek. Piękność. To sobie xujemy, to też. To już mamy, więc xujemy. To łapiemy. I błogo. Błogo, błogo. A też złapmy. Jones. No i mamy. I napiszemy. Widzisz. Mówiłem. Pięknie. Mamy najlepszy łuk na przedział. Mamy najlepszy łuk na przedzialik. Kozak. No i dobra, od razu sobie go ulepszamy. To prawda tylko 2%, ale zawsze jest. No piękny łuczek, piękny. To jest duża, dobra zmiana. Bijemy sobie kolosa na mistrzowskim 240, także no ja liczę tutaj na dobry lód. Liczę na dobry lód, mogę bić w razie czego jeszcze raz, ale chciałbym już mieć to co bym chciał. Także dajemy F i trzymam kciuki. Jest! 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 Mamy to! O! Jest! O fuck! Kolejna lega na odcinku, dzień po dniu. Oh fuck. Jest. Dzieda. Oh fuck. Oh shit. Dobra. Piękność. Oh shit, dobra. Idę przepalić hełmik, łapki sobie póki co jeszcze zostawię. No bo hełmik, no jak widzicie, nie jest mi już potrzebny. Oh fuck, man. To co chciałem akurat spadło. Ale kozior, ale kozior. Ale kosa. Dobra, no to co, odcinek już jest udany. Bierzemy sobie hełmik. Shit. No na hipnoz powiem wam, że mam szczęście. Pierek z fizyczną spadł. Hełmik z krytyczną spadł. Oh yeah. Dobra. Możliwe, że będzie drugie bicie. Również mogę drugi raz. Także czekamy. Może będzie grupka. No i mamy drugie podejście do kolosa. Też na poziomie mistrzowskim. Więc może teraz tutaj coś spadnie nowego. I mamy pozdrowionka dla Hitmaxek. Dla gracza Hitmaxek jest... Tutaj się schował, czekajcie. Zaraz go tutaj pokażemy. Jest i Hitmaxek. Pozdrawiamy serdecznie, bo upomina się o pozdrowionka za zawołanie na hełm. Także no dobra, cóż no. Skoro tak, to proszę bardzo, pozdrawiam serdecznie. No... Kurde, dalej nie wierzę, nie? Jeszcze tylko ten hełm chcę z tego 2-4-0. Reszta mnie nie obchodzi, nawet jakby pierek spadł, to nie byłoby takiej radości, jak z tego hełmu jest. Nie wiem, może ktoś się nie zgadzać, że ten hełm jest taki dobry i tak dalej, ale ja po prostu go chciałem. Po prostu go chciałem, no i go mam. Co najważniejsze, także jest całkiem fajnie jest. No teraz trzeba porozglądać się za... nowym pancerzykiem, no niby mam ten tutaj z 240, on jest fajny, pod PvP na przykład, jest spoko, tak samo tu mam jakieś łapki zniszczeniem many, też się przydadzą, jakieś te mysterski, tu łuczek hero, no i też przydałyby się lepsze strzałeczki, tak, myślę tutaj o licytacji, ale do licytacji to jeszcze długo, długo, więc no będziemy sobie to powoli, powoli robić jak na tym tropku. No jest pierwsza legenda, to najważniejsze, jest pierwsza legenda, bardzo się z niej cieszę. Tym bardziej, że jest to legenda eventowa, no której już
po evencie nie zdobędę, także tym bardziej. I tym bardziej, że jest to legenda z Tytana Kolosa, bo takiej nie kupię też. Więc no już w ogóle jest radość, czemu dałem zwykły. No ale krytyk wszedł, no tyle dobrze. Dobra, wrócimy do bicia, jak będzie miał już mało procent. Dobra, dobijam sobie 240 Kolosa numer 2. Jeszcze tu by się lek przydał, ale nie mam leka. Co by się nam nie wywalił tankier? Może druga lega? Byłoby naprawdę przyjemniacko, jakby druga spadła. W jednym odcinku, bicie po biciu. Mamy... O, hero łapy. Szkoda, że już takie mam. Jakby pierek spadł hero chociaż. Ale jest git. Jest git. Dzięki. Dobra. I teraz musi wlecieć krótkie cięcie. Boż, dalej nie wierzę. No i dobrze, moi kochani, jesteśmy po krótkim cięciu. Mamy kotka. Mamy kotka i bijemy kotka. Jesteśmy we trzech. I tu już przeciwny klan przyleciał. Ładujemy sobie kotełka. Zobaczymy, jaki będzie locik. Pewnie mak tutaj padnie. Pewnie mak tutaj padnie. Oho. No właśnie. No ale my sobie powinniśmy poradzić. Ja mam jeszcze tą krytyczną. Także tutaj mamy ok. Poszedł tepek. Już było x-owane. Także hero i uni, jak sami widzieliście. Hero i uni. Skotka. Hero i uni skotka. Także no... O, mamy herko. No, może się... Może się sprzeda na aukcji za jakieś parę emek. Byłoby naprawdę przyjemniacko. Tytoniu sobie nie sprzedajemy. I mamy hyc. Dobrze. Tak, my ustawiliśmy się tutaj na dendro. I pozdrawiamy... VXS Klanowicza, który właśnie zawołał na kotka, także dziękuję pięknie za zawołanie i no no, ładne, ładne, tanc łowca woj, ładne, ładne, no właśnie zawołał ten gracz na kotka, no i za to dziękujemy, bo dzięki temu mieliśmy bicie heroska do odcinka, także superaśnie. A tutaj sobie tylko uporządkujmy co nieco ten ekwipunek, tak, tak. Tak, dobra. No, bijemy sobie 40. Tytanka. Spadło hero naszej. Jakieś unikaty. Dobra, łapiemy sobie, może coś się złapie. I wbijamy sobie na kolosa. No, 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 no nic się niestety nie złapało. I czekamy, czekamy aż wbiją. Bijemy sobie koloska 40 na tym trudnym poziomie. Tak, na luzie. Moglibyśmy, jakbyśmy mieli jeszcze maga, to moglibyśmy w pięciu ten mistrzowski próbować, ale z racji, że no maga jednak nie mamy. Dobra, daję sobie szef. Tutaj więcej się nic ciekawego nie zdarzy. No 40%. Boże, 40 kolos, 30% już spadło. Może nawet jak dobrze pójdzie, to Ori nie padnie. No i nie padł, mamy hero. Dwa hera i dwa unikaty, także całkiem dobry locik. No przemy, dzięki. Dobra, mamy super. A także no, lecimy dalej. No i teraz sobie trochę polatamy na magu. A jesteśmy na miśkach z powrotem. Ktoś tutaj, kurde, jakieś ostre PvP toczył parę chwil temu. Tylko na tej drugiej sali, jakby na tej, w tej drugiej grocie miśków, więc sobie stamtąd dałem nogę. Co by oczywiście nikogo do miasta nie wysyłać, bo jestem kulturalnym, bezkonfliktowym graczem, oczywiście. Także sobie latamy po tych miśkach, zaraz sobie muszę lognąć na Dendrokulusa, bo tam też się ustawiłem, Jakoś fajnie by było, jakbyśmy zebrali sobie grupę na 252, ale to chyba bardziej pod wieczór będzie. Coś mi się tak wydaje, jeszcze zaraz lognę sobie na Classic, bo zbliża się godzina, w której często zbierałem się na 240, a ja nie biłem chyba od tygodnia tej 240, także no wypadałoby chociaż jedno bicie zrobić, kurczę, co by chociaż, nie wiem, heroiczną zbroję zlatać, to by było super. Naprawdę byłbym zadowolony, ewentualnie heroiczny hełm,
Pierek, o Pierek, Pierek, no Pierek by się przydał, Pierek, zbroja, no i najbardziej hełm oczywiście z krytyczną, który dzisiaj już jeden zlotałem. Także no mówię, na tym hypnosie to akurat mi trochę przyfarciło z tymi instancjami, bo z jednej instancji Pierek, z drugiej instancji hełmik i to hełmik, który bardzo chciałem, najbardziej chciałem ten hełmik właśnie na hypnos. Tak jak w sumie z żadnej instancji nic tak nie chciałem. No teraz będę się starał tym magiem wbić szybko, jeszcze sobie ze 2-3 razy zbić sobie przynajmniej tą 200 tego instancję. Może coś w tym się zlota przy okazji. Dobra, logamy sobie na tropka. Na Dendrokuluska sobie logamy i zobaczymy zaraz, jaka tam grupka jest. Czy oni mają grupę? Mają grupę, dobra, to zaraz mnie dodadzą. Trochę sobie bić zrobiłem tego dendro. Tu mamy jakieś potki z full lekiem z dendro właśnie. Gorzkawy sok dendro kreatury. Śmieszna nazwa, ciekawa. Ale fajne potki, właśnie mi to idealnie pasuje. No i w ogóle teraz sobie biję tego dendro na F. Ogólnie wcześniej już mogłem to robić, tylko nie wiedziałem o tym i biłem go na turkę i w ogóle biłem go źle. Także tak, czekamy sobie, jesteśmy w trójeczkę w grupie. Jesteśmy, kto tutaj jest? Mak i tanc. Jest tanc i jest mak. No szkoda, że ten mak jest. O Jezu, coś tutaj wywaliło nieładnie. Bo tam nie widać ekwipunku przez to. Nie wiem, to buguje się to szołeku. O tutaj. O, tu jest jedna lega. Butki. Spoczko. W sumie fajne byłyby te buty, tak? Tylko no teraz celuję w inny bonus. A najfajniej by było Pierek z Teski złapać, bo to dotyk, miałbym wtedy krytyczną i dotyk, naprawdę fajne dwa bonusy. No i później starałbym się o klątwę naszej 252. No, myślę, że to w tym kierunku byśmy poszli. No niestety tutaj nic ciekawego, nie lotło. Dobra, ja sobie wbiję chwilowo na klasik, tam się ustawię na koloska i może uda się coś złapać, jakąś drużynkę do bicia.